Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, ponownie w RimWorld i właśnie coś wybuchło. A, wybuch Boomalop. Dobra. Moi drodzy, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No wykryliśmy tutaj, że znowu ludzie Gagi będą nas atakować. Więzienie przerobiłem na dodatkowe baterie. I tak nie wykorzystujemy, i tak nie wykorzystujemy. Ale pamiętacie z naszą starą znajomą Elkos, która tu zginęła? Oto i ona! Elkos Arenos. Postanowiłem ją zatrzymać, zanim ją spalę. Dlatego, że. No cóż, no miałem. Jakiegoś mojego crusha na niej miałem. Udało mi się dorwać. Resurrection. Mech Resurrection tam serum. I tak oto dołączyła do naszej wesołej gromadki. Jeśli chodzi o budynek elektrowni czy z reaktorem. Tak to teraz wygląda. Mam 3 procesory plutonu i nadal mały reaktor. Natomiast no tutaj, jak widzicie, pręty paliwowe idą pełną parą. Reaktor już funkcjonuje. To jest istotna rzecz, że reaktor już dostarcza zasilania. Ale jestem w trakcie badań zaawansowanych reaktorów i będę chciał celował w ten co zawsze, czyli potężny reaktor typu 5, co mi da 46 prętów na raz, co skończy się tym, że będę mógł generować bardzo duże ilości energii. Dodatkowo będę mógł generować bardzo duże ilości. Jason. Gdzie jest Jason? Dobra. Pytanie, gdzie jest Jason? Jason? Tu. Aha, czyli on będzie szedł naokoło, żeby zapolować na Jasona. Okej. No dobra. No, także tak. Tutaj już przygotowuję sobie odpowiednie miejsce pod nowy reaktor. Mam nadzieję, że ta plama wody mi tu nie rozpieprzy całego planu. Bo reaktor będzie gigantyczny. Reaktor będzie gigantyczny. Ale mam nadzieję, że mi się to uda ogarnąć. Royal Tribute. A, w ogóle mam słonie. Udało mi się stejmować słonie. Manage autoslotter. Okej, czyli jestem w stanie. Mam 7 słoni i... Aha, czyli mogę automat sobie wziąć. Rozumiem, czyli jakbym ustawił sobie, że chcę mieć 5, to już będzie za dużo, tak? I kilka powinny uciąć w takim razie. Dobra. Przygarnąłem sobie słonie, dlatego że jakby źródło mięsa bardzo dobre, ale one się tutaj muszą troszeczkę też rozwinąć. Nie chciałbym sobie tego spierdzielić.
Dobra. Jeden dzień i 3 godziny, to nie ma problemu, to sobie spokojnie wszystko ogarniemy. Step complete, create plutonium. No właśnie, to musiałbym wygasić reaktor. A nie o to mi chodzi. Reaktor na razie zostaje taki, jaki jest. Moi drodzy, reaktor na razie będzie pracował. Tutaj wszyscy prowadzą badania. Dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę z tego powodu, że tak chętnie badają, ale potrzebuję sprawdzić stan reaktorów. Reaktora właściwie. Jak to wygląda? Spoko. Reaktor pracuje ze 100% mocy. Nie ma żadnego wycieku radiacji. Przynajmniej nie wykryto. 34% jeśli chodzi o turbiny. 139 kW. Jesteśmy w stanie przerobić. Chłodzenie na połowę. To jest problem. Przy dużym reaktorze nie wytrzyma nawet 30%. Nie wiem, czy 10 wytrzyma. Jak on tu przy 100% ma połowę, a tam jest dwukrotnie większa ilość prętów. To nie wiem, czy przy dużym reaktorze to wytrzyma. To chłodzenie wodą. Dlatego chyba trzeba będzie postawić chłodnie kominowe. A to będzie wymagało zagospodarowania miejsca. Chłodnia kominowa jest duża. Bardzo duża. Gdyby nie powiedzieć, że jest gigantyczna. No właśnie, chłodnie kominowe są ogromne. Ho! A z drugiej strony, jakbym postawił tu. Okej. W sumie why not? Tak naprawdę mamy tutaj... Mamy tutaj reaktory, więc... Jeszcze tylko byśmy chcieli te sprinklery zdemontować. No właśnie. Do choinki, no to jest głównie elektrownia, tak? Tylko, że te turbiny trzeba będzie zmienić i prawdopodobnie trzeba będzie postawić to trochę inaczej, bo turbiny Zeusa, one dadzą moc, ale one są dużo, dużo większe. Ale to się tym będziemy martwić, jak już skończą badania. Stal komponenty, no na razie tutaj będą to znosić. Na spokojnie. Nie podoba mi się ten shallow water. Dobra, korzystając w takim razie z okazji. Moisture pump. Zostawimy to. W sumie jedno tu i drugie możemy postawić tutaj. Żeby też mi to wysuszyło do końca. 1500 plastilu cały czas mam. Chociaż buduję już tylko z tego plastilu. Nawet tutaj ten mur zewnętrzny już przerobiłem na plastil. No jest potężniejszy, tak? Tam jest 1000 coś, a tutaj mamy 2200, więc hello. Jakby dlaczego by nie? Jeśli słyszycie pukanie kulki czy zabawy piłeczki, to dlatego, że moje Shih Tzu tutaj mocno biega i się stara mnie zachęcić do zabawy. Prawda? Prawda, Shih Tzu?
Prawda, Shih Tzu? No właśnie, on tutaj mocno się bawi w jakieś podchody. Jakieś podchody mi się tu bawi. No właśnie. A, wracając tutaj do naszej wesołej gromadki. Z jedzeniem, jak widzicie, jest całkiem nieźle. Całkiem sobie tutaj dają radę, jak tam mój Fred Detection. 7 godzin, okej. Mechanoid Cluster. Oh, fuck you! Z kim wy żeście wylądowali? Co to jest? Psychic Suppressor. Female. Świetnie. Na 6 godzin przed atakiem innej strony oni mi atakują, tak? Czy oni mają pole siłowe? Powiedzcie mi, że go nie mają. Mają. High Shield. Fuck yo! High Shield będzie problemem. High Shield będzie problemem. Dobra. Man the gun. Force target. To pole siłowe też nie wytrzyma wiecznie. No chociaż elektrownia tutaj ładnie prąd nadsyła. Doskonale tutaj prądu wypełnia, coś wybuchnie. Set force target. Niestety. Niestety tutaj to pole siłowe wytrzyma ten strzał. Chyba, że... poza zasięgiem. A Wille, czy ty jesteś w stanie zniszczyć to pole siłowe? Godzinę uderzę, dam ci. Ekipa. Pytanie tylko skąd? I
Okej, ty się możesz ubrać w to. Właściwie, no właściwie tak, ty się możesz w to ubrać. People of Gaiga, z tego samego miejsca. No, ja z dwóch stron atakują. Uderzenie już z jednej strony tylko, dobrze. W takim razie... Maksymalnie tutaj, jak tu wygląda sytuacja. Za chwilę będą mogli strzelać, tu artyleria widzę, że się zaczyna budzić. Doskonale. Idzie ostrzał, idzie również ostrzał rakietowy. Dobra, i się wycofują. Jednak co artyleria, to artyleria. Co artyleria, to artyleria. Trzeba będzie teraz tylko jeszcze... rakiet dorobić. Ale tak to jak widać, nasza obrona doskonale wytrzymała dwa ataki. Gaiga się wycofuje. Ci tutaj umrą. Jak ci na górze? Jakbym chciał zdążyć dotrzeć pomoc? 3 godziny. Ibis Gaban, 32 lata. Nie, dzięki. Moja własna ekipa ma tutaj co robić. I na tym się skupimy. Najważniejsze, że kompletnie bez jakichś tam większych problemów się wybroniliśmy przed obojgiem ataków. To jest zawsze... To jest zawsze dobra wiadomość, że się uda obronić przed takimi atakami. Bardziej, że z jednej strony jedni, z drugiej strony drudzy. A ja byłem przekonany, że oni uderzyli wszyscy z jednej strony. No tu proszę bardzo. Jakie złośliwe małpy z dwóch stron. Dobra, możecie ich wszystkich posprzątać. A tutaj oni z dwóch stron uderzyli. Myśleli, że dadzą radę, ale jednak nie. Jeśli chodzi o badania, ogólnie badam wszystko, co jest potrzebne do statków, do budowy okrętu. Więc całkiem na luzie. Trochę... trochę była ta noc taka... niebezpieczna, że tak powiem. Intensywna. Ale... jak widać, bez problemu... się wybroniliśmy. O, już tutaj widzę. Pierwsza... chłodnia kominowa. Powstała. 27%. Całkiem nieźle. Dobra, animalsi. Jak tam animalsi?
Dobra, jedzenia jest dużo. Kasowery, Optimus, Bumalop. To wszystko trzeba tutaj się pozbyć tego. Znaczy pozbyć, no wypolować się na tym. Małpy, nie małpy. Łez. Dobra, na tym się trzeba wypolować. Oni tutaj mogą sobie... Musimy znaleźć tego, kto tu ma znaczek zapytania nad głową. Żeby z nim handlować. Z kim ja to mogę pohandlować? Kto ma... Kto tu jest... od handlu? Tu. Tranga. Fine meal razy 100. Jesteś głodna i idziesz zniszczyć jedzenie. Nie no, spoko. To trzeba być tobą. Zające, zający, zajęcy nie chcę. Komponenty, fuel rodów. No fuel rodów to tym bardziej wam nie sprzedam. Aha. Dobra, ale mogę wam posprzedawać to. Mogę wam posprzedawać... Mogę wam posprzedawać, kurde... A, co z tego, że mogę wam posprzedawać, jak wy za dużo nie macie kasy. Nie macie za dużo kasy. Macie 3 zające. Dobra. Wiem, że będę stratny, ale przynajmniej trochę śmieci się pozbędę. Zgadzamy się na zeslejenie tych, które są przypisane do... Ja nie wiem, czy stanie przy wylocie radioaktywnego paliwa to jest... Znaczy radioaktywnej wody to jest dobry pomysł. No ale ja tam się przecież nie znam. Przy wylocie chłodziwa, nie no spoko. No ale co tam. Ja się nie znam. Okidoki. To my tutaj tak naprawdę dalej będziemy mieli. Tutaj widzę zbierają żarełko. I obsadzają nowe. To jest bardzo dobry pomysł. Tu jest 21 stopni. Nie, ja chcę, żeby tutaj było kurwa mniej niż 21 stopni. 11, 5, 5, 5, 5. Czy ja tu nie mogę dać niższej temperatury niż 5? Fucking hell, ja tu nie mogę dać niższej temperatury niż 5. Ojo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 j
Czyli ja nie mogę dać minusowej temperatury tutaj. O. O, to niedobrze. Walk-in freezer. Moment, to nie tak. Mm-hmm.
Mnie się bardzo podoba ta wyrzutnia rakiet. Co prawda ona daje salwę. Kilku rakiet. Ale całkiem fajnie to w dużej ilości całkiem spoko to wygląda. Całkiem spoko to daje radę w dużej ilości, więc warto to zatrzymać. Bo właśnie tak jak teraz duży atak szedł, dostali artylerią, dostali z artylerii rakietowej i się poskładali. Zawsze jest dobry motyw do obrony. Każdy motyw dodatkowy do obrony jest dobry, nie oszukujmy się. Okej, łyczek kawy. Granitowy, ciężki, wzmocniony mur. Dobra, czyli ten bunkier będzie musiał być przebudowany na plastil. Chyba, że heavy... No zobaczymy, heavy plastil reinforced. Ile to będzie miało? Steel armor door. Steel armor door, dobra. I trzeba będzie przebudować ten mur na zewnątrz, tak samo. Otoczyć go z plastilu. Ile ma? 2520. A ten ma 2240. No, jest trochę potężniejszy. Ten plastil heavy reinforced wall. Ale niewiele bardziej potężniejszy. Potrzebuję tak samo stali. Ja bym nie chciał zużywać stali za bardzo, chciałbym zużyć plastil. Więc... Dalej to tutaj jest. Ale już na... Heavy Reinforced Embassure niestety, ale chyba będę musiał wykorzystać plastil i... Tak. To już niestety, ale będę musiał... Okej. Plastil armor, tory. Super turbin blade. O, turbiny skończył robić. Ile tych turbin tu jest? 4000 turbin. Fajnie. Znaczy tych łopatek do turbin. Dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Będzie do budowy 36 na 80. 46 albo 47 wchodzi do jednego dużego reaktora, więc... Dobra, tutaj bunkier jest składany. Tutaj stoi już obelisk. Na razie jednakowoż nie mogę stawiać więcej, gdyż jest to prototyp. I jako takiego nie mogę postawić drugiego na razie. Animatrix.
Dobra, Alvargo w pełni. A Massive Building. Nie. O, tu widzę dwie chłodnie kominowe stoją. 18%. No spoko. Jak to wygląda sytuacja? Całkiem spoczko. Tu widzę, że ostro idzie budowa. No, ostro budowa tutaj. Idzie, żeby postawić porządniejszy mur. Tu mamy wszystko otoczone. To trzeba będzie jeszcze to pozmieniać wszystko. No trochę przebudowy nas tu czeka. Swoją drogą to można by było to nawet już od razu zrobić. Tak, tu będzie kompletna przebudowa. Tu będzie częściowa przebudowa. Tu mogę postawić zwykły mur. I tutaj też mogę postawić zwykły mur. Cewki Tesli są w stanie strzelać nad murem, więc to nie będzie problem. No i fajnie. No i mamy ogarnięte. Tutaj widzę, że się ogień rozprzestrzenia. Tutaj będą sobie budować. Dobrze, moi drodzy, zatem co? No budowa będzie trwała. Będę przebudowywał wszystkie mury, wzmacniał całą tą kolonię. A my widzimy się następnym razem. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, pa pa.